Rynek centrów handlowych w Polsce jest rynkiem dojrzałym. Aktualnie średnie nasycenie powierzchnią handlową na mieszkańca w Polsce jest niewiele ponad 300 metrów kwadratowych na jednego konsumenta, co oznacza, że odrobinę jesteśmy powyżej średniej europejskiej, ale przy tej okazji muszę też powiedzieć, że w dużych ośrodkach miejskich, tak jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy rynek trójmiejski, poziom nasycenia powierzchnią handlową jest zdecydowanie wyższy. Konkurencyjność na tym rynku jest niezwykle duża. Centrów handlowych mamy około 450 w kraju, co oznacza, że inwestorzy stale, też trochę ze zmieniającymi się trendami, muszą podążać za nimi, spełniać oczekiwania klientów, konsumentów, którzy są w różnych grupach wiekowych i różnie konsumują centra handlowe i też wybierają różne platformy zakupowe. Dlatego stale potrzebne są inwestycje w sam produkt, w jego wygląd, w jego unowocześnianie, w dostarczanie miejsc, w których ludzie mogą oprócz typowego spędzania czasu na zakupach, spędzać również czas na przykład ze znajomymi lub poddawać się szeroko pojętej rozrywce dostarczanej dosyć często przez centra handlowe. Nowe technologie to jest olbrzymie, nieograniczone źródło informacji, bo to wszelkiego rodzaju analizy, które prowadzimy analizując dane z wielu źródeł, i z online'u, i z offline'u, instalując wszelkiego rodzaju narzędzia testowo, ale również, które wdrażamy w galeriach handlowych, które zarządzamy, pozwalają nam dosyć precyzyjnie dostosować ofertę do konkretnej grupy wiekowej, do konkretnych preferencji zakupowych, do konkretnych potrzeb i oczekiwań naszego klienta. Niezmiennie klienci centrów handlowych oczekują wygodnych i komfortowych zakupów w miejscach, które znają, w galeriach, w których się nie gubią, na parkingach, po których łatwo się poruszać i które też łatwo są nawigowalne przez aplikację. Na przykład taką, jak wprowadziliśmy w Złotych Tarasach. Aplikacja Złotych Tarasów oferuje naszym klientom szereg udogodnień i korzyści. Przede wszystkim nieograniczony dostęp do bardzo dużej ilości zniżek, rabatów, ale również ofert specjalnych, które przygotowały nasze sklepy dla tylko i wyłącznie użytkowników tej aplikacji. Już po kilku dniach od premiery widzimy, że nasza aplikacja cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem wśród młodszej grupy naszych klientów. Mamy w planach dla nich właśnie moduł grywalizacji, który planujemy wprowadzić w przyszłym roku, ale z myślą o innych, starszych klientach, bardziej zainteresowanych doświadczeniami modowymi, planujemy wprowadzić inne opcje, które mam nadzieję będą budowały w nich pozytywne doświadczenia, zachęcające do odwiedzenia Złotych Tarasów w przyszłości.